września dołącza do miast, w których odbywał się protest przeciwko reformie sądownictwa. Czwartek o godzinie 21 wrześniowie zebrali się pod wrzesińskim sądem, aby wyrazić niezadowolenie reformą i zapalić świeczki. Wczorajszy protest był spontaniczną akcją, na której pojawili się m.in. lokalni działacze klubu Nowoczesna, członkowie stowarzyszenia Projekt Września, przewodniczący Wrzesińskiej Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Wrześni. Zapytaliśmy przewodniczącego lokalnego koła Nowoczesnej, co sądzi o reformie sądownictwa. Znaczy, przyłączamy się do wszelkich protestów, które w tej chwili się przetaczają przez cały nasz kraj, od Warszawy, czyli stolicy, przez duże miasta, i to trafia już do takich miejscowości jak nasza, Września, gdzie sprzeciwiamy się przeciwko łamaniu konstytucji, wprowadzaniu w prawa niedemokratycznego, podporządkowanego woli tylko jednego decydenta, jednej partii, robionego w jakiejś złości, nienawiści do pozostałej części społeczeństwa. Upadek sądów, przejęcie sądów jest to początek braku wolności w naszym kraju. Za tym pójdą ryzyko braku wolnych wyborów i kolejne straszne rzeczy, które spotkały już nas jako Polskę. I wydawało się, że jesteśmy od tego wolni. Niestety w bardzo szybkim tempie wszystko, co przez 20 kilka lat się dobrego w naszym kraju działo, zaczyna być zmieniane w sposób bardzo haniebny. Trudno to nawet, smutno nam po prostu dzisiaj, wszyscy, którzy się tu spotkaliśmy, jest tam po prostu najnormalniej śmiecie smutno. Mieszkańcy pojawili się przed gmachem Wrzesińskiego Sądu, aby wyrazić swoje obawy reformą. No to jest katastrofa. To jest katastrofa. Znaczy, przede wszystkim jest to gwałt na konstytucji. Jest to łamanie konstytucji, łamanie obowiązującej ustawy zasadniczej. Zmienia się w Polsce ustrój ustawami. Zmienia się ustrój, którego ramy określone są w konstytucji. I w sposób bezczelny PiS, nie mając większości konstytucyjnej w Sejmie, łamie prawa i wolności obywatelskie, które zapisane są w Konstytucji. Przede wszystkim każdy obywatel, któremu przyjdzie toczyć sprawę w sądzie, bądź to jako powód, bądź jako pozwany, nigdy nie będzie miał pewności, czy sąd, sędzia, który rozstrzyga sporną kwestię, jest sędzią niezawisłym, czy jest to sędzia, który wykonuje instrukcje polityczne płynące z ministerstwa. Bardzo proste. Powrót do reguł obowiązujących w Polsce przed 1989 rokiem. Patrz, władzy, co powie. I wyroki będą zależeć właśnie od widzimy się władzy. No za chwilę TVN, wolne media zaczną płacić jakieś kary, nie wiadomo za co, bo sądy wymierzą im jakieś...